witam bardzo serdecznie na 33. sesji Rady Dzielnicy 5. Krowosza, którą niniejszym otwieram. Witam bardzo serdecznie panią prezydent Elżbietę Ręcznarowicz. Witam serdecznie panią radną miasta, panią Magdalenę Pasarę. I na początek, może jeszcze nie będę procedował porządku obrad, tylko przystąpię do tego miłego, do tej miłej uroczystości, którą mamy dzięki pani prezydent, która nie mogła być zwołanej w parku Jordana, która odbyła się w październiku ubiegłego roku. Ale dzięki temu możemy się spotkać jeszcze raz, także bardzo jest nam miło. Chcieliśmy właśnie Rada podjęła uchwałę w sprawie uhonorowania osób, które są mieszkańcami naszej dzielnicy i są osobami, które my zaliczamy do grona ludzi z pasją. Pani prezydent, która była kuratorem oświaty krakowskim, była również wiceprezydentem do spraw szkolnictwa, oświaty. No i co myślę, że wszyscy, zarówno pracownicy Urzędu Miasta Krakowa, jak i wszyscy, którzy mieli styczność z panią prezydent, mogą to potwierdzić, że atmosfera, jaką pani roztaczała w tym urzędzie, była rzeczywiście wyjątkowa i ten tytuł, który myśmy nazwali tak Człowiek z pasją, to że do pani to na pewno pasuje w 100%, ponieważ dla pani oświata była i jest dalej, z czego bardzo się cieszymy, prawdziwą pasją i życzymy pani w tej pasji dalszych sukcesów. I tutaj jest właśnie taka skromna statuetka, którą chcieliśmy pani wręczyć i, no i życzyć wszystkiego, co najlepsze. Bardzo proszę, tutaj jest. Pozwólcie, bardzo Państwo, jeżeli pozwolicie, mogę. Oczywiście, bardzo. Tak naprawdę to jest to jedno najpiękniejsze odznaczenie, które otrzymałam w swoim życiu. Podobno jest to tak, że najtrudniej być zastrzeżonym w tym najbliższym otoczeniu, czyli własnych okręgów, własnej dzielnicy, własnych otoczeń, własnych sąsiadów. To, że Państwo tak popatrzyli na mnie, taką piękną laurkę mi wydaliście, to pewnie trochę przesady, ale tak naprawdę to istotne tak jest, że przelawię przez taką skromność. Że ja się tak ogromnie tym cieszyłam, że właściwie to sama tak cieszyłam się, że to odpada, bo ja miałam jeszcze dużo czasu na to, żeby się cieszyć, że mam w perspektywie wręczenie tej statuetki. Istotnie tak jest, że żyję, żyłam i będę żyła pewnie całe życie do końca problemami edukacji, problemami tych młodych, tych maluchów, które od początku gdzieś tam w sercu chowam. Ale tak naprawdę to mam taką jedną dewizę w życiu. Nie szukam błędu, szukam rozwiązań i wiem, że nasza dzielnica tak samo postępuje, więc w związku z tym dzięki temu w tej dzielnicy coraz lepiej kwitnie, coraz więcej ciekawych rozwiązań. Też Państwu gratuluję. A ja pozostaje mi się tylko cieszyć i jak tylko będę potrzebna do czegoś i będę mogła Państwa wesprzeć, to jestem do dyspozycji. Teraz mam ciut więcej czasu. Bardzo dziękujemy. Tutaj jest, bardzo proszę. Nie wiem, czy pani prezydent, tak, ale to jest jubileuszowy nasz numer. Nie wiem, czy pani prezydent ma, jeżeli nie, to dziękuję bardzo jeszcze raz i życzę wszystkiego najlepszego i oby ta dzielnica waszym udziałem kwitła dalej, no i aby nowe wybory, bo ja już mogę pierwsze życzenia wyborcze składać, aby nowe wybory potwierdziły, że jesteście dalej razem i żebyście byli szczęśliwi z tego, co czynicie, bo każdy dobry uczynek zostaje gdzieś tam zapisany i za tych dobrych uczynków można wziąć dziesiątki tej kadencji. Bardzo wam serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Życzę chyba najlepszego.
Obrad, ja się pożegnam i bardzo również na mnie.